W tym filmie zajmiemy się interpretacją graficzną punktów na wykresie funkcji, zwanych punktami przegięcia. Mamy dużo filmów na ten temat na kanale, tutaj tylko szybko przypomnę, że punkt przegięcia to jest taki punkt, w którym wykres funkcji zmienia się z wypukłego na wklęsły lub z wklęsłego na wypukły, lub inaczej mówiąc, w którym nachylenie stycznej do wykresu zmienia się. Zmienia charakter z rosnącego na malejący lub z na rosnący, czyli nachylenie stycznej przestaje rosnąć, a zaczyna maleć, lub na odwrót. No i teraz w takim razie popatrzmy na wykres tej funkcji, spróbujmy znaleźć tutaj punkt przegięcia. Możemy tutaj posłużyć się tym, co powiedziałem, czyli popatrzeć, jak będzie się zmieniało nachylenie stycznej. Tutaj mam styczną do wykresu i w miarę jak przesuwam ten punkt styczności w prawo, to widzimy, że nachylenie stycznej maleje, ono cały czas maleje, jest dodatnie. Tutaj przechodzimy przez taki punkt, gdzie nachlenie stycznej staje się równe 0, i potem staje się ujemne, i dalej maleje. Czyli na razie cały czas maleje, cały czas maleje. Dochodzimy tutaj do takiego punktu, kiedy ono przestaje maleć, i widzimy, że styczna zaczyna się przechylać w drugą stronę. No i teraz już to nachylenie rośnie, i cały czas rośnie. Tutaj znowu jest równe 0, i dalej staje się dodatnie, i cały czas rośnie. Czyli widzimy, że tutaj przeszliśmy przez taki punkt. O tutaj, gdzieś to było, że tutaj nachylenie stycznej. Malało, malało, potem przestało maleć i zaczęło rosnąć. Więc jest tutaj gdzieś taki punkt, mniej więcej tutaj w okolicy minus jedynki, gdzie nachylenie stycznej przestaje maleć, a zaczyna rosnąć. Więc zgadujemy, że tutaj gdzieś w minus jedynce mamy pewnie punkt przegięcia. Żeby dokładnie określić jego poje, po, położenie, no to trzeba oczywiście posłużyć się rachunkiem różniczkowym. I w tym celu na przykład liczymy pierwszą pochodną. No to teraz możemy sobie narysować wykres. Pierwszej pochodnej. Ja tu odsunę trochę, żebyśmy zobaczyli ten wykres pierwszej pochodnej. No i zastanówmy się, jak się zachowuje pierwsza pochodna w otoczeniu tego punktu, który tutaj jest punktem przegięcia. My wiemy, że to jest punkt przegięcia, tylko nie jesteśmy pewni, czy on jest dokładnie w minus jedynce, ale to zaraz się o tym upewnimy. Popatrzmy, jak zachowuje się w otoczeniu tego punktu pochodna. Widzimy, że na lewo od tego punktu pochodna maleje, w momencie, kiedy przechodzimy przez ten punkt przegięcia, to pochodna ma minimum i potem zaczyna znowu rosnąć na prawo od tego punktu. Czyli na lewo od tego punktu pochodna maleje, widzimy, że maleje na wykresie. Tutaj osiąga minimum w tym punkcie przegięcia i potem dalej rośnie. Czyli inaczej mówiąc, to jest taka reguła, zawsze tak jest, że jak mamy punkt przegięcia funkcji to w tym punkcie pochodna ma minimum lub maksimum. Zależy, w którą stronę jest ten punkt przegięcia, czy funkcja zmienia się z wypukłej na wklęsłą, czy z wklęsłej na wypukłą. Tutaj mamy taką sytuację, że mamy akurat minimum w tym punkcie, dlatego że pochodna na hronie stycznej zmienia się z malejącego na rosnące, czyli tutaj funkcja zmienia się z wklęsłej na wypukłą w tym punkcie. Czyli mamy minimum pierwszej pochodnej tutaj, gdzie jest punkt przegięcia funkcji. No, możemy też popatrzeć, jak to się ma do wykresu drugiej pochodnej. Tutaj sobie możemy oznaczyć, że mamy minimum. O, mamy minimum, minimum naszej pochodnej, a teraz narysujmy sobie jeszcze wykres drugiej pochodnej. Mamy wykres drugiej pochodnej. Możemy tutaj jeszcze sobie oddalić, żeby zobaczyć więcej tego wykresu. Ale nas będzie interesowało przede wszystkim zachowanie tej drugiej pochodnej w otoczeniu tej minus jedynki w określeniu x równego minus 1 i tutaj sobie z powrotem przybliżymy, żeby to lepiej zobaczyć. Zauważmy, że jak przechodzimy przez x równe minus 1, no to tutaj widzimy, że druga pochodna na lewo od tego punktu jest ujemna. Następnie jak x staje się minus 1, to druga pochodna przyjmuje wartość 0 i na prawo od minus jedynki jest dodatnia. Czyli jest 0 w tym punkcie, na lewo jest ujemna, na prawo jest dodatnia. Czyli widzimy, że w punkcie przegięcia druga pochodna zmienia, zmienia znak. Tutaj możemy sobie oznaczyć ten punkt. To w tym punkcie druga pochodna przecina oś x. Inaczej mówiąc, zmienia znak. No i to zawsze tak jest, że jeżeli mamy punkt przegięcia, to w tym punkcie przegięcia pierwsza pochodna ma minimum lub maksimum, a druga pochodna zmienia znak z ujemnego na dodatni lub z dodatniego na ujemny. Jeżeli druga pochodna zmienia znak, no to mamy pewność, że w tym punkcie mamy punkt przegięcia. Sam fakt, że druga pochodna się zeruje, jeszcze nie wystarcza. Zauważmy, że tutaj mamy taki inny punkt, w którym druga pochodna się zeruje. To jest dla x równego 2. Tu jest taki punkt, możemy go sobie wyróżnić. Ale ten punkt nie jest punktem przegięcia, dlatego że tutaj na lewo od tego punktu Druga pochodna jest dodatnia. Na prawo od tego punktu druga pochodna jest również dodatnia, czyli nie zmienia znaku w tym punkcie. Nie ma tej punktu przegięcia. Jak popatrzymy na, co się dzieje nad tym punktem na wykresie funkcji, który przypominam, mamy na niebiesko, to dla x równego 2 tutaj na wykresie funkcji. O, jeszcze odsunę. Na wykresie funkcji nic się specjalnego nie dzieje. No, tutaj pochodna jakoś to, troszkę sobie tutaj faluje w tym, w tym punkcie. Ale na wykres funkcji tutaj nie, nie ma nic, niczego szczególnego na tym wykresie. W szczególności nie ma tej punktu przegięcia. Tutaj nasza funkcja jest cały czas wypukła w otoczeniu tego punktu x równe 2. Jedyny punkt przegięcia, jaki ma ta konkretnie funkcja, no to jest właśnie w punkcie x równym minus 1.